Siemank wszystkim, z tej strony Cwaniak, a może raczej powinienem powiedzieć YouTuber, który gada na innych tylko dlatego, że jest od nich mniejszy i im zazdrości ich zajebistości. Tak, tak mnie od teraz nazywają ludzie po zrobieniu tego jakże cudownego filmu na sztuczną YouTuberkę. No ale ten temat jest już przeszłością. Zauważyłem, że mój przyjaciel Playmish zaczął opowiadać swoim widzom o swoich popieprzonych historyjkach z młodzieńczego życia, kiedy był Playmisiaczkiem. Wybacz, musiałem ci tak nazwać. Cwaniak, znowu kopiujesz, nic oryginalnego nie robisz, zawsze wszystko ściągasz. Bitch, shut your mouth. Chcę ci powiedzieć o swoim życiu, a nie jego historii, więc daj mi zabrać cię na mym latającym dildo wprost do krainy, w której się wychowałem. Dobra, czyli po prostu do łódzkiego osiedla. Tak więc zacznijmy od tak zwanego backgroundu całej sytuacji. Byliśmy małymi Januszkami, którzy lubili przebywać na dworze. Kuźwa, miałem życie, to już brzmi jak ściema. Jednak nie. Każdy plac na osiedlu miał swoje atrakcje. Jeden był do gry w gałę, drugi był od huśtawek i rzucenia rowerem. Nie pytajcie, po prostu przyjmijcie do wiadomości, że rzucaliśmy rowerami. No i kolejne place miały inne bajery. W każdym razie siedzieliśmy sobie na owym placu z huśtawkami, bo tam zawsze było najmniej dorosłych. Nie wiem, jakiś skażony teren czy uj wie co, ale na tym placu dorosłych się pojawiał rzadziej niż dobry film na moim kanale. Ha, dobry żarcik, zapiszę go sobie. I niby historia wygląda jak każdy normalny dzień, prawda? No właśnie, tylko wygląda. W pewnym momencie na drugim piętrze wyszedł gość z babką na balkon. Niby typowa Grażyna i Andrzej wyszli z piwkiem na ich balkonową ławeczkę. Wystarczyło poczekać dosłownie 2-3 minuty. Andrzej wziął Grażynę za kark i przechylił ją tak przez barierkę, że dosłownie ponad połową ciała to ona była już za balkonem. Co najlepsze, ona jeszcze cała ucieszona i jeszcze krzyczy na cały regulator: dawaj, zepchnij mnie, polecę niczym ptak. W tym momencie nas, 12-latków, uderzyło, że są na czymś więcej niż alkohol. A Andrzej w tym momencie wciągnął Grażynę z powrotem na balkon. Z całej siły ją uderzył w twarz, po czym za przeproszeniem kazał jej spierdalać do domu. Tak, tak było. W podskokach jakby wygrała właśnie w lotto, uciekła do domu i zamknęła go na balkonie. I teraz zaczyna się największe gówno, jakie kiedykolwiek doświadczyłem. Boże, czemu wtedy nikt tego nie nagrał? Naprawdę, wiele gówna przeżyłem w życiu, ale czegoś takiego nigdy nie widziałem i raczej nigdy więcej nie zobaczę. Aż się kurna zachłysnąłem. Nasz historyczny Andrzej zaczął się rozbierać na balkonie niczym jakiś tancerz go-go. Skarpetka tu, skarpetka tam, spodnie przez balkon, koszulka do sąsiada obok i jest gość w samych majtkach. W tym momencie złapała nas ostra śmiechawka, pomimo tego, co przed chwilą zrobił. No kurna, nie wierzę, że wy byście się nie zaczęli śmiać, gdyby 30-letni Andrzej zaczął tańczyć makarenę na balkonie w samych majtkach. Wszystko wydawało się zakończyć kolorowym tańcem, niestety chyba znowu zaczęło mu działać na łeb gówno, które wcześniej zażył. Jeb butelka rozbita o podłogę, jeb druga i gość normalnie zaczął skakać po tym szkle jak na trampolinie. Wtedy przestało być zabawnie, szczególnie gdy zaczął wrzeszczeć z bólu. Po chwili gościowi odbiło na tyle, że skoczył na przysłowiową bombę na to szkło i zaczął się w nim tarzać. Po chwili wstał, cały zakrwawiony i rozcięty przez szkło. Zaczął klnąć na prawo i lewo, wyzywać wszystko co żyło, nawet ścianę. Tak, zaczął wyzywać ścianę. Po czym z całej siły zapierdzielił głową w drzwi balkonu, a dokładniej w górne okno, które ze względu na użytą przez niego siłę pękło przy pierwszym uderzeniu. Problem w tym, że po przebiciu okna gość po prostu się zawiesił wewnątrz drzwi i nie drgnął do czasu przyjechania pogotowia. Potem nie wiadomo co się z nim stało, bo owo osobnik po prostu totalnie zniknął. Jedyna plotka, która krążyła po osiedlu, była taka, że to był brat właściciela owego mieszkania, który się z nim pokłócił parę godzin wcześniej i przez to tak zaczął reagować. Więcej informacji nigdy nie było, a do owego mieszkania nie wprowadził się nikt nowy przez dobre pół roku. Czy żyje, czy też nie, to nie mam pojęcia. W sumie moim zdaniem zwykła selekcja naturalna, bo widać, że gość miał coś z głową, a nawet jak ćpał, to nawet mi gościa nie żal. W każdym razie to była moja historia na dziś, mam nadzieję, że sobie ją chętnie wysłuchaliście do jakiejś herbatki, czy kurna ciastka, czy nie wiem, co on sobie bierzecie do YouTube'a. Ogólnie strasznie dziękuję wam za aktywność i feedback pod audiologami, bo jest on naprawdę genialny, no statystyki po prostu latają niczym porąbane. I to było na tyle, a jeżeli chcecie, aby pod waszą poduszką znalazła się teraz walizka z tryliardem eurosów, to zostawcie łapkę w górę. To żadne oszustwo, żadne wymuszenie lajków, zwrot walizki gwarantowany. Wait, co? Nieważne. Ja się z wami żegnam, siemanko, peace, yo!